Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro oraz Baki. Ej, nie chciałem tam iść. Witam was w Shipwreck 64. Wracamy oczywiście do rozgrywki. Mamy dzień drugi. Dzień drugi. I co my w tym drugim dniu będziemy robić? To jest dobre pytanie. To jest mega dobre pytanie. Myślę, że pójdziemy najwpierw do tego naszego wilka, który nam miał zrobić łódkę. No właśnie. Łódeczka. O, i tu się zrobiło nawet dosyć jasno. Tak to ładna wyspa w miarę. W miarę ładna to wyspa. Welcome. U, i tu nie ma teraz krat. Tu nie ma krat. Tu były wcześniej kraty. Czy ty nie masz rączek? What? Stumbler O'Hare. To znaczy Stumbler. Tumbler. Tumbler, dobrze myślałem? O'Hare, może to O'Hare to jest coś? Nie no, Stumbler to jest Stumbler. Potykacz O'Hare, okej. Okay. Ja, cześć przyjacielu. No, minęło już chwilę, kiedy widziałem kogokolwiek. No, zazwyczaj żyję w mieście. Kiedy zostałem rozbrojony, lately fall. Ostatnio jednak zostałem powalony? I've fallen for a rabbit. A, że fallen low, okej. Okay. Zakochałem się w króliku. Ale nie mogę tak po prostu do niej zagadać. Chciałbym ją narysować. Możesz tutaj podejść i pomóc mi w rysowaniu? Po prostu trzymaj mój pędzel u góry. I moje płótno... upright. Jezu, zabrakło mi słowa. Pionowo. O. Dzięki. No dobra, czy mamy kolejnego przyjaciela? To jest ten króliczek. Okay, friend, coś tam. Aha, musimy znaleźć najpierw ink jarsy, okej. Okay. Czyli, Jezu. Wiki z tuszem. W ogóle jest... zamknięte? Nie, nie jest zamknięte chyba tam. Ej. Taki. A ty możesz wejść jak człowiek? Dziękuję. Jezu, nienawidzę climbów. Ja jestem za stary na te climby. Dobra, kolejny Ink of Jar. Dziękuję. Kolejny. Trochę tu ciemno. Trochę kurde bardzo ciemno. Cóż się stało? Ej, to nie twoja wina. Nie ma potrzeby się zamartwiać, możemy zawsze spróbować ponownie. Sztuka potrzebuje czasu po tym wszystkim. Okej, pamiętaj, żeby zbierać słoiki z... uszem. Jeżeli... wyjdzie mi ten tusz, nie mogę go zrefilować moim pędzlem. Słuchaj, za płótnami również. Jeżeli spadnie, będziesz musiał go znów podnieść. Okej, okay, koleżko, narysujmy. Czyli tutaj mam kilka prac, ja nie zrozumiem, co on mówił. Okej, kapuję. Chyba kapuje. Może nie kapuje, tylko udaje, że kapuje. To będzie kurde ciężkie, powiem wam osobiście. Myślałem, że to jest czas po to, że mamy czas na to, żeby sobie właśnie to pozbierać.
No i co, no mogę ci to podnieść? Nie mogę. No dobra, wtedy tam wlazłem. Aha, okej. Rozumiem już. Dorki, że się mniej odzywam. Ale wiem, że to jest dosyć też na słuch. No właśnie. Proszę. My musimy tyle wytrzymać chyba. Tak, my musimy chyba tyle czasu wytrzymać. Moi kochani. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Wiecie, nie chcę też z tego spartolić pod tym względem. A? Trzymaj. Kurde. Już może mu starczy. Jeszcze? Może nie. No rysuje coś tam sobie biedny. Jak on to w ogóle robi? Jakie ciekawie. Nie, no powinno już mu starczyć tej farby. Tylko pytanie, czy ja tak naprawdę nie powinienem szukać dalej. Masz. Bo jak mi potem zabraknie tej farby, to będzie problem. Ale nie wiem, czy to nie wszystkie też już są. Więcej nie widzę nic. Dziesięć sekund zostało. To były wszystkie. Rysowałeś ładnie? Rysuj, rysuj. Dobra, 15 sekund już chyba teraz mu wystarczy. A nie, nie, Gonzales, nie dam ci tak łatwo. Nie dam ci tak łatwo. Rysuj, rysuj. 4, 3, 2, 1, 0. Okej, to skończone. Świetnie. Pomogłeś Stumblerowi rysować, czy malować. No i gitara. O, jest przepiękny. Ha, dzięki, Bucky. Zamierzam go powiesić w teatrze. Chciałbyś przyjść i zobaczyć? Przyjdziemy, przyjdziemy. Przyjdziemy. Tak w sumie chyba tam mieliśmy iść. Pytanie, gdzie jest teatr? Pytanie, gdzie jest teatr? No, 9 p.m. 21 wychodziłoby na to. W telewizorze się nie odblokowały rzeczy. O, no gdzie jest teatr? Coś masz? Nie, wydawało mi się. Living Quarters. No kurde, wszystko pięknie, ładnie. Uuu, tu się chyba coś blokowało, czy nie? Bitch, nie. Tutaj też nie mamy dostępu. Gdzie ten dostęp mamy? To jest pytanie. Ej, mnie tu chyba nie było. Tak, mnie tu chyba nie było. Theater, dokładnie, mnie tutaj nie było. Opiszmy.
Chłopie, dzięki, naprawdę zrobiłeś mi dzień. Popatrz na niego, czy nie jest przepiękny? Kiedy on zobaczy, po prostu wpadnie w moje ramiona. Albo... kończynki? Tak czy inaczej, dzięki. Naprawdę, brawo, Picasso. O, racja. Czy mógłbyś sprawdzić również moje inne obrazki? Zostawiłem kilka leżących... Kurde. Leżących w tom halu. Dzięki. O! No, nie spodziewałem się takiego zooma. W końcu, wiesz, wszyscy najprawdopodobniej umrzemy. Zamierzam spędzić moje ostatnie kilka dni tutaj. No, wiesz... relaksując się i napawając sztuką. No, jest to naprawdę bardzo miłe. Oko loko, uuu, to też coś jest. Ty kim jesteś? Goose, to jest gęś. Giovanni, gęś. Goose, żebym się nie ogłupił. Gus, gęś, tak. Hej! Co ci tak długo zajęło? No słuchaj, wilki były na moim ogonie cały dzień. W sensie siedziały mi na ogonie. Część mojego długu... to ugotowanie tych... mód, to znaczy mód. Kundle? A, to gotowanie dla tych kundli. Ale... nie mogę obrócić dials, to znaczy... Jezu. Nie mogę obrócić patelni z tymi skrzydłami. To naprawdę bezużyteczne. Okej. Okay. Właś to wszystko. Rodent, co znaczy rodent? Gryzoniu. Uczę się mega dużo nowych słów. Okej, okay, gotujemy, tak? Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. I tu jest. Nie widzę, jest tu. Jest tu. Piu. Piu. Albo nie widzę, albo właśnie tu jest. Tu jest. Znałem cię. Pyk, pyk. No i wszystko. To było easy. Prawda? Tylko tyle? Uwolniłeś Giovanniego. Gęś Giovanniego. Giovanni gęś. Aż mi strzelił w kostce. Zaraz nie lepiej. No dobra. Czujesz to? To dokładnie tutaj, mój przyjacielu. Jest po prostu dobre... Kurwa. Dobry mil, chciałem powiedzieć. Dobre żarcie. Jest to po prostu dobre żarcie, tak pachnie dobre żarcie. Jestem naprawdę pod wrażeniem. No. Jak na pierwszy raz... nawet spoko. Okej. Okay. Zobaczmy się na plaży. Okej, okay, udało ci się zdobyć wszystkich swoich przyjaciół. A teraz wróćmy na łódkę. Możemy nadal poszukiwać, jeżeli chcemy. Cokolwiek chcesz. Okej. Okay. Możemy opuścić wyspę teraz. Stracisz kilka ekstra fajnych rzeczy. Okej. Okay. Ewentualnie możemy zostać i eksplorować. Okej, okay, no to myślę, że kontynuujemy exploring, no. Musimy sprawdzać czas również. Okej, okay, midnight.
Widzę, że tutaj jest jakaś kamera. Po prostu nie stój tutaj za długo. Może możemy wrócić do Town Hall? Jak wolisz? Okej, co to jest? Zbugowałem grę. Zbugowałem grę. Okej, czyli co? Możemy dalej eksplorować? Czy to było wcześniej? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tu mamy jakieś pseudorondo. Może nie rondo, skrzyżowanie. Panie Shiro. Panie kierowco Shiro. Żeby kierowca jak skodzić dupę autostradę. Dobra. Mieliśmy wrócić do Town Hallu. Myślę, że również zapisałbym sobie grę. Park. Ouu, rozumiem, że to się odblokowało. Tak czy nie tak? Albo ja tego po prostu nie widziałem. Albo ja tego nie widziałem. It says the beach. A nie, przepraszam, park jest po prostu to, co byliśmy. Zapiszmy grę. W ogóle co to jest? Taki the beaver. A, to zrozumiem, że wyjście, tak? Nie chcę. Wybór. Ale nie chciałem. Nie chcę. Żebym dalej eksplorować, tylko po prostu tutaj jest, wiecie, taka alternatywa, że jakbyśmy chcieli już po prostu opuścić tą wyspę, no to jak najbardziej możemy. To nie musimy. Ja bym się przeszedł na razie jeszcze do nie do headquarters, to jest tylko... Kurwa, nie wiem, gdzie przeszedłem. Town Hall. Tu jest Town Hall, okej. Tu są również łóżeczka. Ou, a ty kim, kurczę, jesteś? Widzę, że to są te same zdjęcia. JD. O, dzień dobry. Jestem zaskoczony, że jeszcze się nie spotkaliśmy. O, dosyć ciężki wypadek, nie? Słyszałem wszystko o tym. Wiesz, mam pewien sekret. Jest tutaj aktualnie, co to znaczy Birch. Birch. Jest tutaj aktualnie dosyć sporo barek gdzieś tutaj. Ale... Znaczy, it's Taked. Taked. A, są schowane gdzieś w jaskini. I jedyną drogą, żeby się do nich dostać, prowadzi przez wulkan. Masz tylko jedną próbę, ale możesz to zrobić. Pozwól, że cię tam zabiorę. Możemy ocalić wyspę. Albo, jeżeli byś wolał... Czekajcie. They'd never let little old me do it. Albo możesz nigdy na to nie pozwolić. Dalej, Bucky. Coś tam o wyspie. Nie zdążyłem czytać. Dobra, no mam jedną szansę. Kurwa, to Spartole. Jestem pewny, że ja to Spartole, bo ja nienawidzę climbu. No, dupa. O! Dobra, jednak... Jednak możemy spaść, okej. Okay. Pocieszające. Myślałem, że koniec. Wow! Kurde, kto to wymyślił? Kto to do... Kurde, kto to... Kto to wymyślił? O, dobra, mam cię. 250 sekund. Mamy szansę ocalić wyspę. Mamy szansę wydmyć szympansę. Imali? Nie. Proszę, nie. Jezu, nie wiedziałem, że się będę stresował przy takich grach. Nie sądziłem, że się będę przy takiej grze stresował. Seriously.
O Jezu, już myślałem. Lokomotywa. Rozumiem, że to jest barka, tak? Już? Proszę, koniec? Nie? Kurde. Będzie kontynuacja climba, ja już go widzę nawet. 190 sekund. Dużo to tu nie jest. Dało się. Faktycznie jest tylko jedna próba. Jak tutaj się nie uda, to już po próbie. Kurde, już tak daleko jesteśmy. Że niby jak? Ale niby tak. A ty co? Terminator? O, udało ci się, dobra robota. Okej. Weźmy tą łódkę. Udało się. Uff. On jest dziwny. O, popatrz, wciąż jest tutaj. I nawet w dobrym stanie. No jasną cholerę, jest naprawdę realna. No dobra. No więc Bucky, wiesz co masz robić. No nie wiem. Zanieść tą łódkę na plażę, w sensie zaprowadź tą łódkę na plażę. Będziesz naprawdę bohaterem. Tak długo, koleżko. Ciekawe, czy by zaśpiewali sobie barkę. Ja już pewnie barki nie będę, bo kiedyś jak na streamie chyba opuściłem barkę, to zablokowali mi film. Będę jedny. Dobra, się breaked. Stworzone by Squeaks Decorge. Świetnie. No udało się. Ale to nie jest wszystko, kochani. To nie jest wszystko. To nie jest wszystko, bo to... Co my tu mamy? Trzeba się tak przyspieszyć. Dzięki za grę. Nie ma problemu. Polecam się. To nie jest koniec. To jest dopiero pierwsza, najgorsza część gry. Można tak powiedzieć? Można. Bo najlepsza część gry dopiero nadchodzi. Okej. Czy mamy w tej chwili możliwość kliknięcia na przykład New Game? I chcielibyśmy zagrać w końcu w tą prawdziwą grę, która została zdjęta z półek. Myśl poza... Znaczy, ta gra została usunięta z półek. Myśl poza takim normalnym myśleniem. To jest głębsze niż ci się wydaje. Okej, 1997. Hey, everyone! I need your help! Cyprek został ściągnięty z półek 3 dni po wydaniu. Gra została dosyć sporo takich, wiecie, informacji po jej wydaniu.
To była druga gra Hogwarts. Okej, let's go rescue the game. Chodźmy, ocalmy grę. Witaj. Witaj w Shipwreck 64. 97 rok. Informacje na temat gry zostały wydane w takim lekkim starcie w 97 roku. Gra nie działała na żadnym motorze, ale po lekkim kombinowaniu udało się jakby uruchomić. Gra została stworzona przez Cogware Games. Dwóch byłych devów udało się stworzyć wersję tej gry. Gra może posiadać wiele glitchy i artefaktów. Nie jest ona dla osób o słabych nerwach. O Jezu, nienawidzę takich automatycznych rzeczy. To jest to dokładnie to, co znaliśmy w grze. Bez edycji. Dzień pierwszy. Okej. O, cześć! Wygląda na to, że moje modlitwy zostały wysłuchane. Posłuchaj, musisz mi pomóc. Byłem na morzu z moimi przyjaciółmi. No i się rozbiliśmy moją łódką. To było okropne. No i moi przyjaciele zostali porwani. Oj, to dosyć niedobrze, tak. Ale możesz nam pomóc, prawda? Słuchaj, pozwól mi, że pokażę ci, jak to działa. Na szczęście, tekst na dosłów tutaj prosty. No właśnie. We're trying to analog, ok, czyli standardowo. No, you can also... No one's talking, tego się mi wytłumaczył. Rozglądaj się za płótnami. Tak. Ok, good luck, buddy. Pierwsza PM. Pierwsza. 13, o, to lepiej. Dobra, to jest The Hall. Wejdźmy sobie tam, zobaczmy, coś się zmieniło. Czy jest coś innego tutaj? Nie, wydaje się, że jest w porządku. Dobra, witaj w Nowa Terra. Jesteś teraz pod pokładem. Bezpiecznym miejscem. Okej, Chief Wolf. Świetnie. Idziemy dalej. Już teraz się czuję, wiecie, tak lepiej w tej grze. W sensie, no to jest taki już... Wiem, czego się mogę spodziewać. Przynajmniej po tej pierwotnej wersji. Dobra, panie Wilku, czy pan coś mi powie? Dobra, to jest samo. Bring life our lives, dokładnie. Jeśli chcesz zachować swoje, odejdź. Nie chciałbyś zostawać tutaj za długo. Ja myślałem, że na początku on nam tutaj grozi, ale on mówi tutaj po prostu o tym wulkanie. On mówi o tym wulkanie, że ten wulkan niedługo pierdyknie. Ale widzę, że tak, kłódka tam jest nadal ta sama. Tutaj jest Living Quarters, okej. No dobra, sprawdźmy, czy coś się zmieniło u koleżanki. Cześć, Baki, dzięki Bogu, że jesteś okej. Posłuchaj, mam dosyć ciężką sytuację tutaj. Bla, 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 bla. Pay off your debts, okej. Nie jestem dobry w odnajdywaniu rzeczy. Tak, pomogę ci. Okej, boxes, interact. Come on, let's get this over with. Okej. Na razie nie widzę różnic. A, więcej skrzynek? Więcej skrzynek się wydaje. Da się uwalnąć. Mapka jest trochę inna, wydaje mi się. Na początku chciałbym skrzynki wszystkie pogarniać. I zobaczyć, czy coś tutaj w tych skrzynkach jest innego. Wiem, że może jak uwalnę, coś się stanie, nie wiem, gra się jakoś zgliczuje, że wiecie, przemoc i te sprawy. Bla, 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 bla. Nie wiem. Przemoc to przemoc. No na razie nic nie widzę innego. Ta skrzynka z tyłu zniknęła. Dobrze wiedzieć.
Dobrze wiedzieć, że skrzynka z tyłu zniknęła. Tak głupia cizia sobie za nami lata, nie wiem po co. Dzięki Bogu za makro. Dzięki Bogu za makro. 12 na 30, no dużo. Dużo trzeba zbierać tego. Nie powiem, bo wolałbym jednak tych climbów nie przechodzić od nowa. Kurde, ale wydaje mi się, że to będą wszystkie te same minigierki. Jak ja sobie pomyślę o tej minigierce, gdzie musimy ten statek ogarniać, zbierać te kawałki statku, śmieciary przechodzą. To nie będzie przyjemne, jestem pewny. Jestem pewny, że to będzie dosyć creepy w huk. Jestem pewny, że i tutaj zaraz coś się wydarzy, bo to też nie może być tak, że wiecie, my sobie tutaj chodzimy, zbieramy, bla 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 bla, jest miło, muzyczka fajna, przed chwilą nam mówili, że ściągnęli grę z półek, a my sobie chodzimy i zbieramy kokosy. Nie, to tak nie może być, to zawsze musi być jednak jakieś drugie dno. Czy coś się zmieniło tutaj? No właśnie, zobaczcie, że są jakieś dziwne budynki w tle. Są jakieś dziwne budynki w tle, bardzo interesujące. A nie wiem, czy ja nie zauważyłem ich wcześniej? Być może. Chyba wcześniej ich nie było. Czy były? Kurde, teraz nie wiem. Nie chcę powiedzieć jakiejś głupoty. Na pewno nie jedną powiedziałem, ale... Ale jednak wolałbym nie. W ogóle zobaczcie, tam jest jakaś arena. Co to jest? Co to jest? No właśnie, co to kurde blaszka czaszka jest? Tam jest jakiś domek jeszcze jest w sumie. Dobra, tutaj przejścia nie ma niestety. Być może gdzieś tutaj jakieś sekrety poniekąd są. Jestem wręcz przekonany, że są. Których ja po prostu nie widzę. Ciekawe, czym nas zaraz zaskoczą? Bo nie wierzę, że ta gra się po prostu zakończy w ten sposób. O ta. Że wiecie, no zbieramy sobie te kurde kokosy, bla bla bla, wszystko jest pięknie ładnie i się nic nie dzieje. Ale jest chyba mniej czasu. Jest chyba mniej czasu. Na pewno jej przywaliłem trochę z pięści i to też może być spowodowane tym, dlaczego mam mniej czasu. No i widać, że te kokosy też nie lecą jak powinny. Leci ich trochę mniej chyba. No dobra. Uwolniłeś Olive. No w ogóle wygląda jak ze SpongeBoba to wybiórka. Jak ze SpongeBoba. O, perfekcyjnie, dzięki. Spotkajmy się na wybrzeżu. Prawdziwym bohaterem. No kurde, naprawdę tu nic nie było? Tak po prostu? O, it says KBZFQ2KPPN1. Mi się wydaje, że mi się ekran zciemnia. Okej. Zaczyna się robić creepy. Dobrze. Ale to mnie to cieszy. Wilk się chyba zaciął? Nie. It says the beach, okej. To tu na razie jeszcze nie chcę iść. No tu rozumiem, że była ta jedyna miejscówka zamknięta, tak? It says living squatters, okej. Drugi był tutaj, z tymi kurde cholernymi... Zobaczcie, jakie to są wielkie... Wielkie... palmy. Kolejne? Czy nie? No, tak jakby się lekko rozświetlało, nie?
Tak mi się wydaje. Teraz nie wiem, czy się rozświetla, czy nie. No kurde, przez ten efekt CRT nie jestem pewny. Wygląda, jakby się delikatnie ściemniało. Ale może nie? KBZFQ2QQPN3. Enter, nie. KBZFQ2QPN3. Myśl poza schematami. Poza schematami, tylko ja jestem raczej schematycznym człowiekiem. I to będzie problem. Wow, wow, wow. Dobra, it's really hot out, okej. Okay. Dobra, ten wasz wypadek wygląda dosyć źle. Dobra, on to samo gada. Baki, to jest to samo. Just open the gates, no okej. Okay. Może zdążymy jeszcze zrobić tą minigierkę. Tylko tak, no tutaj... Kurde, zobaczcie co to jest. Jakieś beczki są. To jest też zamknięte. Parts. To są też części. Tam jest pozamykane. Rozumiem, że zostało nam tylko i wyłącznie do przejścia tędy. Tutaj też nic nie ma, prawda? Opa. No to jest easy. Pierwsze to jest naprawdę easy. Aż nauczyłem, że jest dosyć proste to. Drugie jest po drugiej stronie. I to też jest proste. O, ale ja coś dopiero teraz zauważyłem. I? Nie? Dobra. Nie lubią nas. Ale ja widzę, że tutaj jeszcze coś jest. Kurde. No ej! Teraz pytanie, czy my tam możemy przejść? No w ogóle coś jest, zobaczcie. Coś się... mieni po lewej stronie, tylko co? Próbujmy wyjść poza schemat, nie? Nie da się. Bo zobaczcie, że tutaj się tak... Złowili nas. Ruszyłem się w złym miejscu po prostu. Te haki są dosyć ostre, nie? Rozumiem, że miałeś już to prawie. No dalej, możesz to zrobić. No mogę to zrobić, jak najbardziej mogę to zrobić, tylko... Myślałem, że to będzie dosyć bardziej krwawe już teraz na początku. Na razie... Powiem szczerze... Troszeczkę jestem zawiedziony. Znaczy, no wiecie, ja rozumiem, że to też nie może być tak, że w jednej chwili dostaniemy jakieś... Nie wiadomo co. A i zobaczcie, tu jest wyjście, bo byliśmy tutaj. Okej, okay, stop moving. Tam coś jest? Nie. Kurde, kto to wymyślił? I... Nie ruszam się, nie ruszam się, nie ruszam się, nie ruszam się. Już? Halko, halko. Czemu ja chodzę teraz na opak? Co się dzieje? Co? No, nie mówcie! Nie! Pojebali mi tekstologię, nie, proszę! Jezus Maria, mam na opak klawisze.
Nie. Ja nie mogę tego przejść. To jest nierealne. A nie, już jest dobrze. Jakby coś się zbugowało po prostu. Ups. Dobra. I? Próbuję, wiecie, kamerę znów przekręcić, ale to jest naprawdę nierealne. Nie! Tu jest przekręcone. Tu jest sterowanie przekręcone. Jezus, to za koszmar. To jest mój największy koszmar. O. No to jeszcze nie. No i tu jest nadal przekręcone. Jezu, ty chore pojeby. Biegam w prawo i to w lewo. Ty chore pojeby. O, jest dobrze. Nawet nie wiem, czy są bugi, czy to nie są bugi. O. Nope. No i znów, kurde. No opak. Już byłem. Już byłem, cholera. Już byłem w tym miejscu, gdzie chciałem. Zobaczycie, że będziemy przed czymś uciekać jeszcze. Ja wiedziałem, że to nie może być takie proste. Na pewno z części. O, tu już się odbugowało. W ogóle zauważyłem, że... A, tutaj się nie da. Tutaj się nie da. Kurde, fają. Już się dało. Bugowała się kamera. Ten bubr jest zbugowany. Ty cholerna gro! Ona mi co jakiś czas podmienia klawisze. Ty dziadu. Ja będę to tu jutro robił. No i znów mam lewo, prawo, lewo, prawo. No faktycznie, no mam podmienione klawisze. Dobrze, że przód, tył jest w miarę okej. Okay. Jezu. Ty chore pojeby. Ej, czemu się nie zaczepiłeś? Takie straszenie, to co możecie. O, dziękuję. Teraz jest dobrze. Ciekawe, jak mu kliknął, że sklepisz. Dobra. Korci, żeby tam spróbować. Korci. Mega korci. Kurwa, wiedziałem. Wiedziałem. Tam się nie dało wejść. I znów lewo, prawo. Moi drodzy, myślę, że ja wam tego oszczędzę. Ja wam tego oszczędzę, bo to i dla was męczące, i chyba dla mnie męczące. O, a teraz mi odbugowało to, dobra. Dobra, ja po prostu do was wrócę za chwilę, już jak zrobię tego pseudo-questa. I nic się nie wydarzy.
Dobra, moi drodzy, wróciłem. Teraz powinniśmy móc już normalnie przejść. Chociaż widzę, że kamera nadal mi zmienia. Dziadostwo. Dziadostwo. Naprawdę ciężkie to jest. Patrzę, czy tu wszystko jest wzięte. Ale no właśnie, po co my szukamy łódki? Znów mi zamieniło. Po co my szukamy łódki, jak tu łódka jest? Jak nasz kolega ma łódkę. Ej, chyba znalazłem pewien myk. To teraz nie wiem, czy on będzie dosyć ciekawy, czy cokolwiek tam znajdziemy. Mam nadzieję, że tak. Myśl poza schematami. No myślę. O kurwa. Widzieliście to? Widzieliście wy to? Na pewno widzieliście to. Ja to widziałem. Tam jest czerwony za to. Wydaje się, że to jest kłódka czerwona. Tak by to wyglądało. No dobra, i tu już nic rozumiem, że nie ma, tak? Dobra, póki tak tu jesteśmy. Ja bym zszedł tutaj i zobaczył, co jest tu. No bo i tak możemy się w razie czego cofnąć, nie? Właśnie, tu coś jest. Ja tą mordę stąd widziałem. No dobra, tylko tak, ja jeszcze bym zobaczył sobie po tej stronie. Kurde. Ja liczę na to, że mi się jednak uda to przejść. Tylko tak, no tutaj... Tutaj faktycznie nas jeszcze nie było. Tutaj nas faktycznie jeszcze nie było. I nie wiem, czy się da nawet. Tutaj się nie da. Tu jest zablokowane. To jeszcze chciałbym zobaczyć, czy uda mi się jeszcze raz tą mordę uchwycić. Bo ja stałem jakoś tak tu i tu ją widziałem. Tam ktoś stoi. Zobaczcie, tu koło jego kołnierza, widzicie to? Tam ktoś stoi. Co to jest? Tam ktoś stoi na pewno? Tak to wygląda. Ja bym się jeszcze raz przelazł. No ja wiem, że ja przedłużam trochę ten odcinek. On pewnie będzie trwał z 50 minut. Kurwa, widziałem. Pewnie teraz już zniknie. Gdzie jestem? Ja bym już mógł to skończyć, nie? Mógłbym to już skończyć. Tylko no, to zaczyna być intrygujące i troszeczkę... Przykro mi, że tak szybko... No tam stoi ktoś nadal. Kurde! Jebana zamiana sterowania. O kurwa. Ale to jest creepy.
Dobra. To jest fest. No tam ktoś. Paś. To poruszająca się. Kurde. Nie. No tam ktoś stoi na 100%. Pytanie teraz, czy on zniknie? Jak zniknie, to znaczy, że to jest oskryptowane. Nie zniknie. On tu stoi i się gapi. Widać tą mordę. Nie tylko tu ją widać. Aż w dwóch miejscach widać. Jest ta postać nadal. Czy to jest postać? To jest postać. To jest dobre pytanie. Czy to jest postać? No coś tam stoi definitywnie. Coś dziwnego. Pytanie co? Pytanie co? Co to są za niebieskie punkty? Ja próbuję go. O! O! Jest coś czerwonego. Okej. Okay. Weź tu człowieku skończ odcinek. Nie da się. Tu coś też jest niebieskiego. To jest drzewo. Czy ja tu mam po co zejść? No tutaj zbytnio nie mam po co schodzić. Są tam, jest on tam. Myśl poza schematem. Ale to jest celowo zrobione, kurde. I zmiana sterowania. Zmiana sterowania cholerna. Naprawdę się staram. Tam jest coś czerwonego. To jest po prostu to samo, okej. Okay. Sama twarz. Ale tam widzę przycisk czerwony. Żeby się nie wpartolić tu. Bo te liście to jest też celowa robota. To jest celowa robota. Tutaj też bym nic nie dał, jakbym zeskoczył. I... Też trasa, nic. Nic, niestety. Tam jest łódka. Nienawidzę tej gry. Jak wy sobie to wyobrażacie? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie wiem. Kurczę, no myślałem, że uda mi się to jakoś zrobić. Naprawdę. Myślałem, że mi się uda. Ale nie. Ale nie. No jeszcze spróbuję sobie tutaj w razie czego, moi drodzy, ugrać. Tylko wiecie, no zakończyłem odcinek już, kurde, no. Zakończyłem już odcinek. Dobra, być może po prostu zrobimy to w następnym już odcineczku, kochani. Bo ja też już, no niestety. Kurde! Kto wymyślił to odwrócone sterowanie? Jezu! Nie mogę! To jest najgorsza pułapka dla mnie. Odwrócone sterowanie. Ja nie mam w ogóle, wiecie, takiego rozeznania przestrzennego. Mi się w ogóle coś świeci na biało. To kłódka, okej. Okay. Dobra, czyli wiemy, że tak, jest jeszcze jeden przycisk. Jest jeden przycisk, tylko... Pytanie, co on robi?
Pytanie, co on robi i co ta łódka tamta dalsza robi? To jest też dobre pytanie. To jest też dobre pytanie. No dobra, wypływamy chyba, co? Chyba ta. Creepy dziadostwo, uff. Aż mnie ciary przechodzą. Dobra, moi drodzy, jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, oczywiście piszcie w komentarzach, a tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja cenię filmu, grał do was Shiro. Widzimy w następnym odcinku. W następnym odcinku z Shipwrecked 64. Tak. Dobra. Zobaczmy, co powie nam Walrus. Oh, you did it. Thank you so much, Bucky. I knew you count. I could count on you. Czyli możemy na mnie liczyć. Dobra, bla 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 bla. Trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Jeszcze nie. Pod tym względem, żeby zapisać najpierw. Bo jak nie zapiszę i wyjdę, to będzie problem. A wiadomo, że jeszcze mogę coś napotkać. No, czasem tak bywa. Czasem tak bywa, moi drodzy. Tylko tu chyba nie ma kanwasa. Canvas. Chyba canvas. To jest jedynka. Dobra, czas zwolnił. Ej, czy on mi sam poszedł, czy ja kliknąłem? Ej, wydaje mi się, że on sam poszedł. Czy nie? Ja kliknąłem po prostu W. Chyba ja kliknąłem W. Tak? Tak, dobra. Na szczęście, bo już myślałem, że znów coś kurde jest nie tak. Dobra, kochani, trzymajcie się. No i co? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej, hej!